24 grudnia 2010 roku. Wiadomości z kraju. Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia są obchody 110. rocznicy istnienia szkolnictwa w Ostrołach Górniczych. Połączymy się teraz z naszymi reporterami, którzy od kilku dni goszczą w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6. Yeah.
Sztokholma oraz siedlica dziennych. W październiku 2000 roku została utworzona siedlica środowiskowo-socjoterapeutyczna Uśmiech Dziecka, która działa do dziś. Lubię chodzić na zajęcia do naszej świetlicy. W jaki sposób dzieci i młodzież z Waszej szkoły rozwijają swoje zainteresowania? W naszej szkole jest dużo zainteresowań, na przykład muzyczne, teatralne, gry na gitarze, plastyczne. Fizyczne, chemiczne, matematyczne. Przyrodnicze oraz językowe. W jakich organizacjach uczestniczą w Waszej szkoły? Na przykład ZHP. W naszej szkole jest drużyna Zuków i HC. Uczestniczymy również w organizacjach TPD oraz PCK. Ale także je organizuje. Od 10 lat nasza świetlica środowiskowa Uśmiech Dziecka jest organizatorem spartakiad i turniejów rycerskich. Co roku też nasza szkoła organizuje festyny rodziny na zdrowie sportowe. Czy Wasza szkoła bierze udział w jakichś programach? Tak, na razie nie jest zarazowy. Zarówno szkoła podstawowa, jak i gimnazjum realizuje program Comenius. Realizujemy również projekt Entrini. W jakich jeszcze programach bierzecie udział? Od kilku lat uczestniczymy w ogólnopolskim programie Zachowaj Cześć Wodną. Bierzemy również udział w programie społecznym Szkoła bez przemocy. W tym roku szkolnym młodsze klasy uczestniczą w programie Szklanka Mleka oraz 5 porcji wafli. Dwa lata temu nasza szkoła rozpoczęła starania o przyznanie certyfikatu w Śląskiej Szkoły Promującej Zdrowie. Mając na uwadze prawidłowy rozwój dzieci oraz wpojenie prawidłowych nawyków odżywiania się, nasza szkoła przystąpiła do programu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Szkoła promująca zdrowie jest inwestycją nie tylko w zdrowie, ale także w edukację młodego pokolenia. Rok szkolny 2008-2009 był etapem przygotowawczym. Po tym okresie przystąpiliśmy do realizacji 3-letniego programu promocji zdrowia Zdrowy Świat, Lepszy Świat. Podejmowane zadania miały na celu kształtowanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie poprzez promowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz aktywny tryb życia. Chcieliśmy zwrócić uwagę uczniów na to, jak ważną rolę odgrywają w ich życiu racjonalna dieta oraz sport.